Cześć Siemka, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego uważam, że ja, mój zespół, mój wspólnik, to co tworzymy i ten ekosystem firm, które sobie budujemy, dlaczego osiągniemy gigantyczny sukces w przyszłości. Jestem przekonany, że to się wydarzy, ponieważ dzisiejsi, nasi rówieśnicy, ale też osoby młodsze, 25, 20 lat, kilkanaście lat, co charakteryzuje te osoby w dzisiejszych czasach? To są osoby nieodpowiedzialne, to są osoby niesłowne, osoby, którym brak profesjonalizmu w obsłudze klienta i przede wszystkim w dotrzymywaniu umów, tego na co się umawiamy, żeby oni to wykonywali. I teraz tak, ja uważam, że my wyróżniamy się spośród rówieśników. Po pierwsze, mamy wiedzę merytoryczną. Mamy determinację, że jak pracujemy, pracujemy ciężko, pracujemy cały czas, pracujemy mądrze, śledzimy nowe trendy. AI, sztuczna inteligencja, no-code, automatyzacje. To wszystko staramy się być na bieżąco i bronimy się wiedzą merytoryczną. Książki, kursy, cały czas coś nowego, podcasty. Wsiąkamy tą wiedzę, ale przede wszystkim ja mogę liczyć na wspólnika, na zespół, odpowiedzialność, profesjonalizm. Tego bardzo ciężko znaleźć u naszych rówieśników. Ja za parę dni kończę 30 lat, więc już nie jestem taki najmłodszy, najmłodszy. Zdecydowanie chciałbym być ze 2-3 lata chociaż młodszy, żeby to jeszcze sobie zbudować przez ten czas jakiś kapitał, jakąś zasoby. Ale no, człowiek się starzeje, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale to, co widzę, to nasi rówieśnicy nie radzą sobie. Z tego względu, że właśnie nie mają tych cech. Nie dotrzymują słowa, czyli są to osoby niesłowne, nie mają w sobie odpowiedzialności, że jak na coś się umawiają z pracodawcą, z klientem, kontrahentem, żeby dowozić to, ale też brakuje im takiego życiowego obycia i osoby młodsze jeszcze gorzej pod tym kątem wypadają, bo tak naprawdę zaczyna się ta kwestia work-life balance, te wszystkie kwestie, że im się nie chce pracować, nie mają zbudowanej kultury pracy i przez to będą przegrywać na rynku. Nie będą dochodzić do wysokich celów, a te osoby ambitne, mocne, będzie im jeszcze łatwiej, będzie jeszcze większa przepaść między takimi ludźmi, bo już tutaj dochodzi taka kwestia, że nie będą nauczeni kultury pracy, nie są w stanie pracować codziennie do późnych godzin, zdeterminowani, brakuje im tego drive'u, który my mamy, który my cały czas realizujemy. Rozwiązujemy przeciwności losu, nie poddajemy się, przenigdy się nie poddajemy. Jeżeli coś robimy, to już działamy na 100% i pomimo wszystkich przeciwności losu, my będziemy stawać się lepsi jako ludzie, jako przedsiębiorcy, jako firmy. I my mamy to, czego właśnie brakuje osobom młodym. Jeżeli masz 20 lat, dotrzymuj terminów, dotrzymuj to, na co się umawiasz, stale się ucz. Każdego dnia przeznacz sobie czas na naukę, gdzie otwierasz jakiś kurs, szkolenie mojego YouTube'a, YouTube'a innych twórców, cokolwiek, jakieś płatne szkolenie, jeżeli już się pojawił u Ciebie kapitał, staraj się to inwestować, czy z jakichś tanich kursów nawet na Udemy, rozwijaj jakieś języki, żeby docierać też do materiałów ze Stanów, więc staraj się cały czas gdzieś tam śledzić trendy, śledzić jakieś nowości i angażować się, bo osoby, które będą zaangażowane, zdeterminowane, to będą osiągać spektakularne wyniki. Wokół mojej społeczności gdzieś tam czasami się do mnie zgłaszają młode chłopaki, takie właśnie po 20 lat, które chcą mi w czymś pomóc i imponują mi właśnie tym, że są, widzę w nich takie osoby, jakim ja kiedyś byłem i ja chętnie daję takim osobom szansę, więc jak jesteś jedną z takich osób, możesz do mnie napisać, dostać się do mnie na staż, pomóc mi w czymś, zaprojektować i czerpać ode mnie garściami wiedzę, którą ja już sobie zdobyłem i doświadczenia, które zdobyłem. Parę osób takich już do mnie pisze, parę osób takich do mnie gdzieś tam zagaduje na Facebooku i rzeczywiście wśród młodych osób też są osoby ambitne, ale to jest jakiś promil. To jest dosłownie 1% albo nawet mniej społeczeństwa. Więc ja uważam, że ja, moje firmy, ekosystem, który budujemy, osiągniemy spektakularne rzeczy z tego względu, że większość ludzi nie ma ambicji i im się po prostu nie chce. I my będziemy jeszcze szybciej wyprzedzać tych wszystkich ludzi. To będzie taki wzrost, pach, do góry, ponieważ te młode pokolenia są jeszcze mniej nauczone pracy, w
porównaniu z przedsiębiorcami starej daty. Bo przedsiębiorca starej daty, on może nie być innowacyjny, technologicznie rozwinięty, może w jakichś tam aspektach przegrywać ze mną, ale on jest nauczony kultury pracy, więc mi ciężko rywalizować z takim człowiekiem, kiedy on mimo swojego braku wiedzy merytorycznej, on ciężko pracuje i on jest w stanie ze mną w jakiś sposób, na jakichś aspektach, płaszczyznach rywalizować. A młodsze osoby, im się nie chce. Co z tego, że oni potrafią klikać w aplikacje, potrafią spędzać czas na telefonie i mają jakieś tam obycie, ale oni nie mają kultury pracy i oni nigdy mnie nie dościgną, bo kiedy oni przepracują godzinę w ciągu dnia, to ja przepracuję 16, więc oni nie mają ze mną szans i te dysproporcje będą rosnąć. Więc stare pokolenia, te nietechniczne, ale nauczone pracy, oni pójdą na emeryturę i nie będą już ze mną rywalizować, więc super. Ja będę w tym idealnym, dojrzałym wieku do robienia biznesu 30+, z innowacjami, z kulturą pracy, z ludźmi odpowiedzialnymi wokół siebie i będę konkurował jeszcze z młodszymi ludźmi i rówieśnikami, którzy sobie nie radzą w tych dzisiejszych realiach. Moje pokolenia są gdzieś tam nauczone jeszcze takich starych zasad, studia, praca i tak dalej. Mało kto się rozwija biznesowo, a młodzi ludzie nie mają tej kultury pracy i nie dotrzymują terminów, zobowiązań i tego typu rzeczy. Więc to wszystko sprawia, że uważam, że idą genialne czasy dla takich ludzi jak ja, bo jesteśmy w idealnym miejscu, w idealnym czasie. Pewnie chciałbym być ze 2-3 lata młodszy. Byłoby mi na pewno wtedy łatwiej jeszcze, ale uważam, że najbliższe 5 lat osiągnę gigantyczne sukcesy w internecie. Może nie pod kątem zasięgów i rozpoznawalności, bo ja nigdy nie miałem predyspozycji do zostania celebrytą, nie jestem osobą kontrowersyjną, chociaż nie, no jestem, zależy w jakich aspektach, ale nie jestem chyba na tyle ciekawy, żeby robić gigantyczne liczby. Ale może nie pod kątem rozpoznawalności stricte, ale pod kątem wyników. Będziemy się bronić wynikami, pojawią się bardzo duże liczby w tych naszych biznesach internetowych, ponieważ bardzo ciężko pracujemy i działamy na rzeczach innowacyjnych, które stosuje ułamek firm w Polsce. To, czego uczyć będę w kursie wrześniowym o AI, który nazwałem jednoosobowa armia, to tak naprawdę w tym szkoleniu będą rzeczy, które w Polsce praktycznie żadna firma nie stosuje i ty możesz zarobić zarówno wykorzystując tą wiedzę, jak i wdrażając tą wiedzę w innych firmach. Możesz się przejść po 100 firmach, nie wiem, przyjechać do Warszawy, popukać po biurach. Słuchajcie, ja zrobię wam takie wdrożenie i faktura na 15 tysięcy i jazda. Obsługujesz 3 klientów, masz 45 koła. Easy money. Tylko wystarczy przerobić te materiały i śledzić rzeczy innowacyjne, bo to nie są trudne rzeczy. To nie jest programowanie, to nie jest Java. To naprawdę są rzeczy no-code'owe, które możemy się nauczyć. Podstawowa znajomość języka angielskiego wystarczy, taka naprawdę podstawowa. I łączenie ze sobą kilku prostych apek, no i ewentualnie budżet na przetestowanie różnych płatnych narzędzi, bo nie możesz też dziadować na darmówkach, bo się nie nauczysz aż tak. Musisz inwestować w te apki, żeby wykorzystać ich wszystkie możliwości, opanować to, a potem wdrażać i wystawiać olbrzymie faktury. Ja ci sugeruję iść w tym kierunku, bo na mnie już ta przestrzeń jest zajęta. Ja nie chcę takich rzeczy wdrażać dla firm, bo ja mam swój model biznesowy sprawdzony od lat, który cały czas sobie rośnie. Ja nie chcę się pchać w nowe sektory, ale jeżeli ty nie masz zdefiniowanego konkretnie sektoru, co chcesz robić, to możesz się zająć takimi wdrożeniami dla firm. Ja rozwijam agencję marketingową i to idzie mi, no może nie, dobrze, sensownie, bo to się z roku na rok rozwija, więc nie chcę się pchać, bo ja zauważyłem, że jeżeli pcham się w nowe sektory, to te wyniki przychodzą bardzo wolno, demotywuję się i więcej wolę skupić się na agencji i wtedy szybsze mieć te efekty na agencji, niż rozwijać od nowa kolejną nogę, budować to wszystko od zera, nie mając zaplecza zasięgowego, społecznościowego, no, po prostu w jakimś danym sektorze. Jeżeli ja bym robił jakieś wdrożenia AI-owe dla firm, to ja muszę sobie zbudować całą strukturę pod to, pod marketing, zmienić komunikację marketingową, zmienić wiele rzeczy. A tutaj mam gotowe, więc pełen fokus na agencję, rozwinąć spokojnie do 100-200 tysięcy miesięcznie w abonamentach i dopiero będziemy myśleć
Więc ja ci zostawiam wolne pole, przerób sobie moje szkolenie wrześniowe. Ono będzie kosztowało niecałe 5 stówek, więc to są jakieś grosze w porównaniu do wartości, którą uzyskasz. I co jeszcze? I od razu wyjdź z tym na rynek. Możesz śmiało zarówno wykorzystywać tą wiedzę w swoich projektach, jak i po prostu jakieś wdrożenia naukowe robić dla firm i myślę, że to ci się fajnie zepnie. Więc jak jesteś 20-latkiem, 23-latkiem, 5, 7, wybierasz jakąś drogę zawodową, to przede wszystkim to, co powinno cię wyróżniać, to kultura ciężkiej pracy. Ciężkiej, ale też mądrej, żebyś nie pracował teraz w kopalni, bo to nie są te czasy, żebyś nie szedł teraz robić pracę fizyczną, tylko siądź przed komputerem i rób mądre rzeczy i jeżeli pracujesz dużo, to pracuj dużo, ale nad mądrymi rzeczami, z mądrymi aplikacjami, innowacja, technologia. Bo to ci da, to wtedy ta ciężka praca zaowocuje, bo to nie chodzi o to, żebyś na etat i ciężko pracować gdzieś tam, coś tam robić, jakieś rzeczy, które cię nie rozwijają, tylko że jak już gdzieś idziesz pracować, to żeby ta praca cię rozwijała, bo rozwój w długim terminie daje fantastyczne wyniki i ja widzę, że takie sensowne naprawdę wyniki to jest okres 5-letni. W 5 lat w przedsiębiorstwie, w biznesie jesteś w stanie bardzo dużo osiągnąć, ale w pół roku, w rok, w kwartał to jest za mało. Prawdziwe wyniki przyjdą, jeżeli sobie rozłożysz te wyniki na timeline na okres 5-letni. I ja dzisiaj będę kończył niedługo 30, 35 będzie kolejny jakiś gigantyczny przełom. Ale to się wydarzy jako efekt 5-letniej pracy, a nie jako krótki epizodzik, miesiąc po miesiącu, nie będzie przeskoków, tylko 5 lat. Muszę poświęcić 5 lat zawodowo, z pasją, robić to, co się kocha i wtedy te wyniki przyjdą. Więc obierz sobie taką rzecz, którą bardzo lubisz, która cię inspiruje, w której się zakochasz, że będziesz to robić od rana do nocy i obserwuj takich ludzi jak ja. Ja mogę gdzieś tam siebie jako siebie chwalić, być pewnym siebie i tak dalej, ktoś mi może zarzucić, ale jakbym miał 20 lat, to ja bym chciał spotkać takiego Tomasza Guzika i śledzić go w tym internecie, bo cały czas wdrażam nowe rzeczy, cały czas wdrażam nowe technologie, więc śledź to i po prostu możesz się do mnie odezwać, zapytać o radę, jakieś wskazówki, a następnie, kiedy już to wszystko zbierzesz te informacje, zacząć sobie działać, bo najważniejsze w tym wszystkim to jest zacząć działać i pracować nad projektami, a nie tylko o nich mówić, rozmyślać, bo wiele młodych osób ma problem z tym, że bardzo dużo ma planów, bardzo dużo ma wizji, przy piwku z kolegami opowiada o różnych rzeczach, ale tak naprawdę chodzi o działanie i wykonywanie pracy. Jeżeli zaczniesz tą pracę wykonywać, to już jest dużo więcej niż teoria, to już jest praktyka i z tej praktyki wynikają najlepsze rzeczy. Dlatego jeżeli sobie coś wyobrazisz, zaplanujesz, zaczynasz mieć jakąś wizję, to przejdź od razu natychmiast do działania. Zrób jakiś krok w tym kierunku, nie gadaj o tym, nie rozmyślaj, tylko zacznij działać, bo z działania przynoszą się najlepsze rzeczy. Ja w tym roku na przykład mocno poszedłem w afiliacje, w kursy online. To są nowe sektory, których wcześniej nie robiłem, bo skupiałem się tylko na agencji. I teraz te nogi po paru miesiącach fajnie nam wystrzeliły. Są gorsze i lepsze momenty, wiadomo. Są sytuacje gdzieś tam, na przykład sezonowość, jak wakacje, to się kursy gorzej sprzedają. Ale po pierwsze, afiliacja już coś kapie. Przychody z YouTube'a, z Google AdSense, coś tam kapie. Te kursy online sprzedają się, mam już kilku, myślę, że w rok powyżej 500 klientów pozyskam łącznie na moje produkty i usługi. I to jest liczba, to są zadowoleni klienci, którzy mogą polecać mnie dalej. Wyświetlam się bardzo często dzięki reklamom na Facebooku i Instagramie, czyli podjąłem całkowicie nowe drogi, nowe inicjatywy, spróbowałem, podotykałem i to na razie jest małe, bo w porównaniu do przychodów agencyjnych to nie są jeszcze duże, znaczące rzeczy, ale nawet jak te kursy online mają stanowić 15-20%, to jest takie dodatkowe 15-20%, gdzie ja nie poświęcam dużo czasu, a to się wydarza i to jest powtarzalne. Co miesiąc gdzieś tam coś kapie, nowi klienci dołączają do struktury i korzystają z usług czy produktów moich firm, a jak skorzystają, to mogą wrócić po więcej i skorzystać jeszcze z droższych rzeczy. Dlatego zachęcam Cię do przede wszystkim, żeby ruszyć i zadziałać. A druga kwestia, no to przede wszystkim słuchać mądrych ludzi,
i mieć tą kulturę pracy. Odpowiedzialność, profesjonalizm, kultura pracy. Te trzy rzeczy, tylko te trzy rzeczy i to wszystko zadziała. Jeżeli chcesz, abym zajął się marketingiem dla Twojej firmy, zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602-727-263 lub kliknij link w opisie darmowarozmowa.pl i umów się na bezpłatną konsultację. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik. Cześć!